Siemanko, słuchajcie, zobaczcie ten tor. To nie przelewki, naprawdę. Wyjątkowe przeszkody. Pokaż ten bloczek, żeby chłopaki widzieli. Siłownie zostawiam wam i komfortowe sale klimatyczne. Słuchajcie, na golfa to ja chodzę tak, zobaczcie, kuleczki golfowe, małe haczyki i zobaczcie tu, co tu się dzieje. Prawdziwy męski ciężar. Zobaczcie. W plecaku cegiełki.
Idealnie, z uśmiechem do twarzy to zrobisz, stary. Polska. Pienia. Widzisz? To nie mój ktoś. Widziałeś to? Słabo. Ale słabo i tak. Ale rekord. No to gratulacje. Dziękuję. Słaby rekord. Ja wiem, taki muzyk moment. O nie, zaczyna się. Okej. Nie wiem co to. Dobra, no próbujemy. Łooo! On słabo, stary! Wiem! Dawaj! Wow! Ale słabo! Wow! Ej, ale co? Raz lepiej nam... No! Lamus! No! Lepiej. Nie! Kurde! W końcu jakaś muzyka do tego normalna. Wow! Ej, ale to ładnie wyczułeś. No, balans był tutaj teraz. Tutaj pracę było widać dobrze. Jeżeli nie zjem całej Black Pizzy, to zjem 3 talerze spaghetti. Nie zjem 3 talerzy spaghetti, to wypiję 4 litry shake'a. To z smaku tuńczyka i bananu. No. Spokojnie, pokonamy ten szlak. Jesteśmy bohaterami. Chodź za mną. Idę do tego gagatka, jego na celowniku. Przejdźmy dalej. Pokonujmy kolejne cele, kolejne szlaki. Bo świat jest piękny. Musimy go zgłębić, połączyć się z naszym sercem, z naszą duszą, zgłębiać piękno świata. Oto słynny Mateusz Karbowy. Jestem niepokonany. To jest imperator światów. Jestem niezniszczalny, jak każdy z nas. Także chodźcie za mną, chodźmy jeszcze dalej ku naszym marzeniom, naszym przygodom. Widzę to wszystko w mojej wizji przyszłości. Utwardzenie ciała. Zgranie ze skałą. Wow! Jak jest zgranie ze skałą. Ha! Jest moc! Yeah! Jest potężna moc! Ha! Zdobywamy szczyty! Arcyworkout zdobywa kolejny szczyt! Także pozdrawiam, jak tam nogi? Łukasz? No niestety, ale była walka i jest moc teraz. Zobaczcie, kogo spotkałem. Jaki fajny gołąb. Lol. Cześć. Gołębiu. Co tam? Powiem ci o moim takim przemyśleniu, które miałem wczoraj na szlaku, bo robiłem 30 km. Długa trasa, bardzo mnie zmęczyła i czułem, przy każdym kroku czułem zmęczenie mięśni i taki no dyskomfort, ból wręcz, nie? No i co, miałem z tego radość, ponieważ cały czas z tyłu głowy miałem takie przemyślenie, że to jest chwilowe i to mnie wzmocni, więc widziałem na końcu ten osiągnięty cel, to osiągnięte marzenie, które jest wieczne, a ten ból był chwilowy. Więc o tym warto pamiętać, żeby właśnie dążyć do tego, żeby mieć różne wyzwania, różne dyskomforty, bo potem stajemy się lepszą wersją siebie i to już jest stałe, więc takie przemyślenie myślę, że przyda się w codzienności i życzę Ci miłego dnia.